Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w moim nowym Let's Play z dosyć nietypowej gry, a mianowicie Shelter. Shelter wyszedł w 2013 roku, czyli w sumie całkiem niedawno, w sierpniu 2013 roku. I jest to gra studia Might and Delight i możecie już trochę znać te studio, kojarzyć, bo są to także twórcy takiej platformówki PID, z której też chyba nagrałam dwa filmy. No i Shelter jest taką nietypową grą. Ja już od razu tutaj kliknę, żebyście mogli zobaczyć. Ponieważ w grze wcielamy się w borsuczą mamę. Tak, tutaj ten większy borsuczek to jest nasza postać. Jesteśmy mamą piątki małych borsuczków. I to jest taka gra skupiająca się właśnie głównie na przetrwaniu. Musimy przeprowadzić nasze młode borsuki przez dosyć niebezpieczny las. I ja przeszłam właśnie pierwszy rozdział tej gry i kawałeczek drugiego, żeby tak zobaczyć, czy się fajnie gra, bo słyszałam, że jest fajna i czy się nadaje, żeby coś z niej nagrać. Myślę, że się nadaje, bo myślę, że jest w tej grze coś pięknego i nie wiem, takiego, nie wiem jak to opisać, ale jest tutaj pokazane faktycznie takie surowe piękno natury. Tutaj widzicie jeden nasz młody borsuczek, który źle się czuje, ale przyniosłam mu tutaj rzepę i widać, że od razu jest lepiej, trochę odzyskał kolory, bo dopóki bym go nie nakarmiła, nie moglibyśmy tutaj z naszej norki wyjść. Tutaj nam się trochę napisów pojawi. W ogóle tutaj jest taka bardzo klimatyczna muzyka i bardzo fajnie się gra na słuchawkach. Myślę, że może ogląda też się fajnie na słuchawkach. Jak słychać te wszystkie dźwięki tych borsuczątek. Tutaj sterowanie jest bardzo proste, bo chodzimy tylko wsadem. Kiedy wyjdziemy z nory, będziemy mogli biegać. Możemy też tak kucać i się chować. Widzicie, nasze borsuczki są różne. Mają różne umaszczenie. Na razie jest ich 5, ale świat jest brutalny i możemy je stracić. Ale zrobię wszystko, żeby jak najwięcej moich małych borsuczków dotrwało z nami do końca gry. Dobra, potem można też biegać właśnie jak stąd wyjdziemy. Właśnie mamy interakcję tutaj na klawiszu myszki. I to też właśnie tak przywołuje nasze młode, one potem odpowiadają. Więc no. Dobra, musimy wydostać się z tej nory. Ten korytarz jest trochę długi. Ale jakoś damy radę. W ogóle tutaj, no teraz akurat z grafiki mało widać, ale zobaczycie, że grafika ma taki bardzo charakterystyczny styl. Taki trochę właśnie patchworkowy. I to też nadaje grze taki klimat. I może wam się to wydawać dziwne, ale naprawdę można się przywiązać do tej piątki małych borsuczków, które podążają za nami. Jednak no, borsuki są dosyć bezbronne w takim świecie przy innych drapieżnikach. Możemy głównie się ukrywać, polować tylko na jakieś małe rzeczy, także no, ten świat nie jest prosty, ale jest z nim właśnie coś takiego bardzo realnego. Okej, już wychodzimy tutaj, tak wygląda las. Jak widzicie, shiftem mogę biegać. Nasze młode są trochę wolniejsze od nas, więc musimy też ich pilnować. Tutaj rośnie rzepa, którą właśnie możemy wyrwać i dać im do zjedzenia. Oczywiście musimy je karmić, jest ich 5, także to nie jest takie super proste wykarmić piątkę malutkich głodomorków. Tutaj jak uderzymy w drzewo, to spadnie jabłuszko. Tutaj też maluchy mogą się nim pożywić. No, na razie się będziemy skupiać na owocach i warzywach przez chwilę. Tutaj jest też taka wysoka trawa, w której możemy się chować. Ale na razie to miejsce jest, jak widzicie, całkiem bezpieczne. Także nie jest to konieczne. Czasami droga się trochę dłuży. A niektóre lokacje są tak trochę rozciągnięte. Ale myślę, że i tak gra jest warta uwagi. Na pewno zagrania. Mam nadzieję, że ze mną też tutaj miło spędzicie czas, przynajmniej będę się starała. No chodźcie, maluchy. O, bardzo mi się podoba ten, który właśnie tutaj idzie pierwszy, ma takie kółeczko. Jest taki słodki. Wszystkie są słodkie. I wszystkie tak mi ufają i komunikują się ze mną. Dobra,
Zobaczymy, jak się sprawdzę w roli borsuczej mamy. Za niedługo dojdziemy do trochę ciekawszych miejsc, tak myślę. Z tego, co czytałam... Idziecie? Nie chcę ich za bardzo tracić z oczu. Tutaj jest w miarę bezpiecznie jeszcze, ale... A później, jak są miejsca, że się straci borsuczki z oczu, to można ich już nigdy nie zobaczyć. O, można łapać żaby. O, niestety żadnej żaby nie widzę. Widzicie? Trzeba też uważać na takie strome, na przykład, miejsca, z których oni mogliby spaść. Wczoraj ktoś mi tutaj utknął. Właśnie wczoraj testowałam. Ale wezmę kolejną rzepę. Gdzieś te żaby niby słychać, ale nie widać ich. No, tutaj możemy przejść na drugą stronę. Tutaj tym konarem, więc będzie nasza taka droga. Mam nadzieję, że maleństwa idą za mną. Chodźcie. No. Tej żaby to ja nie widzę niestety. No, na razie spotykamy tylko rzeczy, dla których my jesteśmy trochę niebezpieczni. Jest cała piątka, jest. Tutaj widzę drzewo. Nie chciałabym, żeby młode umarły z głodu, więc... O, chyba za mały rozpęd wzięłam. No. Macie. Tam widzę, chyba była też inna droga. Ale my pójdziemy tędy. Tak myślę. Tak. Na razie zbyt wielu niebezpieczeństw nie ma. A czyż one nie biegają za nami słodko? To jest po prostu tak urocze. Właśnie, to może się wydać dziwne, ale naprawdę można się do nich przywiązać i naprawdę, jak któregoś zabraknie, to robi się smutno. Chodźcie. Chodźcie, tutaj mam dla was jabłko. Tam widzę, że jest kolejne, więc od razu pobiegnę. O. Smutne, że z każdego drzewa tylko jedno jabłko spada. Karmienie dzieci nie jest proste. Gdzie jest pozostała? Gdzie jest jedno dziecko? No. Jeden mój mały brusuczek. Mama się martwi, nie odłączaj się tak. Dobra. Idziemy. Tutaj widzę kolejną rzepę. No, rozdziałów jest 5, ja przeszłam 1 i jak mówię kawał... Ojku, stresujecie mnie, jak się chowacie w tych kwiatkach. Kawałeczek drugiego. No, potem będziemy mogli też polować na... No właśnie, na żaby już możemy polować teoretycznie, ale... I tutaj żadnych nie widzę. Jeszcze potem są takie jakby małe gryzonie, które borsuki też mogą zjadać. Chodźcie! Chodźcie! Mamusia znalazła wam jabłuszko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ciągle często się odwracam i po prostu przeliczam do 5. Trochę jak na wycieczkach szkolnych. Tylko, że tutaj gorzej, bo tutaj coś może zjeść moje maleństwa. Na wycieczkach szkolnych raczej to niemożliwe. Okej, okay. Idziecie? Chodźcie. No idzie, one są trochę powolne i takie nieporadne i takie słodkie, jak tutaj. O, tak się do mnie tulą. O, tamten sobie zajada. Mały żarłoczek. Jak one się robią zbyt jasne, to chyba właśnie znaczy, że są głodne. Tak jak wtedy w naszej norze na początku. To jest stromo, to ja tam wolę nie podchodzić. Jest 5, jest 5. Żeby nikomu się nic nie stało. O, tutaj możemy się właśnie ukryć. Tutaj mamy takiego gryzonia. I zaskoczenia. Upolujemy. To wygląda jak świnka. I to morska. I to mnie trochę smuci, no ale... Okej. Okay. Widzicie, no, no... Takie, tak, no to jest prawa natury. Muszę łapać takie nawet inne słodkie zwierzątka. Żeby tylko przetrwać. O, tu już mnie jeden moment stresuje, bo właśnie tutaj wczoraj straciłam jednego brusuczka za niedługo. I naprawdę dzisiaj chciałabym do tego drugiego rozdziału dotrzeć ze wszystkimi brusuczkami. Te rozdziały też nie są długie. Gra ogólnie nie jest długa, ale wydaje mi się, że dla gry tego typu, no to ta długość jest odpowiednia. Za długa... Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mama woła. Mama woła. Za długa też by właśnie, no, nie mogła być. Ten nas jest taki trochę... O! Rzepa. Nie mogę przegapiać tych rzep, bo tutaj... One potrzebują jedzenia. A ten był bardziej głodny, a ty mu nie dałeś. Coś z ciebie za braciszek, albo siostrzyczka.
Okej. Kolejna wysoka trawa. Tutaj mamy takiego jakby małego liska. I właśnie też niby możemy go upolować, ale powiem wam, że to jest bardzo trudne. I wczoraj mi się nie udało. On szybko biega i... No, naprawdę trudno jest go upolować. I nawet jak się skradam w tych krzakach, to on i tak nie podchodzi aż tak blisko, żebym zdążyła do niego dobiec, bo on biega szybciej. Wow, wow, wow. To jest czasami minus, że nic nie widać. Bo on cały czas idzie w tamtą stronę, no i mi jest go bardzo ciężko dogonić. Chyba mnie nie zauważył. Może mi się też tym razem nie udać go upolować, a szkoda. Taki lisek to na pewno dużo jedzenia. No, jest trochę bliżej, ale... Spróbuję teraz. O, widzicie, jak on szybko ucieka. Może jest słabszy właśnie od borsuka, ale jest na pewno dużo szybszy. O! Nie, nie mam szans go złapać. Gdzie są moje dzieci? Dzieci! Raz, dwa, trzy. No tam już widzę, że głodny jest, tak po kolorze. Nie chcę, żeby umarł. Tu nie ma nic poza tym lisem. Jakby podszedł trochę bliżej, to bym miała szansę. Kurde. Ale to jest... Widzę jabłka. Spróbujemy z tymi jabłkami. Nie jest prosto polować, naprawdę. O, 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 o. Mam szansę, mam szansę. Jest! Ha, ha, ha. Chodźcie tutaj. Mama upolowała coś dużego. Widzę, że jesteście głodni. No, nie wiem, ile trwa jedzenie takiego. Ale poczekam tu z nimi. O, już. Dobra. Mam nadzieję, że był pożywny, bo ciężko się go upolowywało. Naprawdę, to było trudne. Wczoraj, jak mówię, mi się nie udało. Tam widzę też rzepę. O, tam chyba nic nie ma do jedzenia. Tu też nic nie widzę. Idę do tej rzepy. Idziecie? Hej. Dobra, meldować się tu czasem mamie. Okej. Okay. Dwie rzepy. Jedna. Kto tutaj jest głodny? Druga. Proszę. Okej. Okay. Idziemy dalej. Przez las. No, pierwszy etap, to jak mówię, tutaj jest lajtowo jeszcze. Dobra, ale zaraz będzie pierwsze niebezpieczeństwo, gdzie jedno z moich młodych umarło. Ale teraz ja na to nie pozwolę. Mam nadzieję. Nie chcemy przecież, że któremuś z tych słodziaków po prostu, które mają tylko mnie, się coś stało. Chodźcie za mamą. No i tu się zaczynają problemy. Tu jest wielki ptaszor, który, jak widzicie, porwał tego gryzonia. I z moimi małymi borsuczkami może stać się dokładnie to samo. Musimy się jakoś przedostać przez ten rejon, w którym on poluje. Szybko! Szybko! My się możemy chować tylko w tej wysokiej trawie i... Widzicie, no niestety ta trawa to nie jest tak, że jest wszędzie. Staram się obrać taką drogę, żeby te miejsca między tą trawą były jak najkrótsze. Spróbujemy tędy. Mam nadzieję, że są koło mnie moje małe brusuczki. Jak on przeleci, to będziemy biec. Teraz, teraz wszystkie! Wszystkie maluchy, szybko, szybko, szybko! O boj. Dobra, jesteśmy całą rodziną. To się może tak wydawać, ale to jest naprawdę... Może jak się ogląda, to nie, ale jak się gra, to ta atmosfera, że zaraz to coś porwie waszego małego borsuczka, jest straszna. No i tutaj się boję, bo tutaj słabo go widzę bardzo z tego konara. Jak przeleci jego cień, to spróbujemy pobiec. Teraz! Teraz! Wszyscy! Okej. Okay. Dobra.
Teraz spróbujemy do tej trawy. Koniech, one dobiegną do mnie. Gdzie jest to okropne ptaszysko, które chce nas zeżrzeć? Nie dam ci moich dzieci! Teraz! Szybko! Szybko! Dobra, przejdziemy tędy. Tam już na szczęście chyba gdzieś jest obszar, gdzie to nie poluje. Chociaż powiem wam szczerze, że jak ostatnio to okropne coś zjadło moje dzieci, to z tobie już odleciało, więc... Tu jest przejście? Czy to jest przejście? Chyba tak. Mam nadzieję, jak nie to będzie fail. Ale trochę wygląda, jakby tu była nora, nie? Spróbujemy. Chodźcie! Chodźcie! Chodźcie szybko! Dobra. O. Teraz nie wiem... Tu jest trawa, okej? Okay. Dzieci, przytulmy się. O, jakie to słodkie, boi. Dobra, musimy poczekać, aż to... To wszystko przeleci. Ono jest gdzieś tam, ale ja poczekam jeszcze raz. Dla pewności, tu chodzi o życie moich małych borsuczątek. Nie mogę ryzykować. A jak widzicie, bohaterem gry nie musi być jakiś, nie wiem... Super bohater... Nie! One tam utknęły! Mam po nie wracać? Chodźcie! Chodźcie! Kurde no! Co za okropny bug! Moje borsucze dzieci tam utknęły w tej... Chodźcie stąd! Chodźcie! Wyszłyście? Dobra, tu musimy iść inną stronę, jak one tu utknęły. Masakra. Chodźcie tu, spróbujemy inną drogą przejść. Tędy. Przez trawę. O, i tu będziemy, spróbujemy tu tam dobiegnąć. Czy one są koło mnie wszystkie? Mam nadzieję. To jest trochę daleki fragment, tak się wydaje. Dobra, teraz. Teraz! Teraz wszyscy! Wow. Dobra, i tam. Nie lataj mi tu! No więc jak mówiłam, bohaterem gry wcale nie muszą być jacyś... Nie wiem, ratujący świat, superkomandosi. Bohaterem gry może być borsucza mama, opiekująca się swoimi maleństwami. Wow, tu się trawa kończy. Też daleki fragment. Jak tu jest niebezpiecznie, no. Spróbujmy tam przejść na drugą stronę. Tam jest coraz gorzej. Ja nie wiem, czy ten ptaszor też tam lata, ale chyba tak. On nas śledzi, widzicie to? Okej, okay. Poczekam, aż przeleci, bo ja się go boję. On zaraz będzie tędy leciał. Tylko ja tutaj wystaję, ale jestem chyba za ciężka, żeby mnie porwać. Dobra. Teraz. Teraz, dzieci. Teraz, dzieci, Boże! Uuu! Prawie nas zeżarł. Jak ja mam tam dalej przejść? Tutaj. Coraz trudniej. Na początku to było gęściej. Teraz. Teraz. Szybciutko. Jejku, ja myślałam już wcześniej, że tego ostatniego zje. Ale na szczęście się nam udało. Nie wiem, czy wszystkie są koło mnie już. Wolę poczekać, że będą na pewno blisko. O, to już chyba ostatni fragment. Musi się nam udać. Gdzie jest to ohydne ptaszysko? Teraz. Teraz. Wszystkie są? Nie widzę ich w tej trawie. Mam nadzieję, że są wszystkie. No i tu już chyba nie ma tego ptaka, bo muzyka się zmieniła. Przeliczmy. Raz, dwa. Jest, udało mi się. Jest cała piątka. Super. No. Więc wchodzimy do tego pnia. I niestety, jak to często z takimi pniami bywa, pień spada. No. I jesteśmy z naszymi borsuczkami w nocy. Tutaj zaczyna się właśnie drugi rozdział. I to drugi rozdział, no to będzie osobny odcinek.
Trzymajcie kciuki za moją borsuczą rodzinkę. Tutaj jest właśnie, widzicie, tylko taka... jest bardzo ciemno, tylko taka kulka światła zaraz koło mnie. Jeśli jakiegoś borsuczka stracę za bardzo z oczu, no to już go nie zobaczę i właśnie tak zginęło tutaj moje kolejne młode, jak testowałam. Ale całej tej lokacji nie przeszłam, także tu jest stres strasznie. Jeśli się jest bezbronnym borsukiem, jeszcze z bardziej swoimi bezbronnymi dziećmi. Ale no, mam nadzieję, że damy radę. Dajcie znać, jak wam podoba się ta gra. Dla mnie jest naprawdę fajna i w pewnym sensie tak dziwnie wzruszająca. Jak mówiłam, no. Także w tym odcinku to by było wszystko. Zapraszam was do kolejnych i pa, pa!